przecinek. Chciałabym oddać głos panu burmistrzowi. Jak wszyscy wiemy, z dniem 30 czerwca kończy pracę pani dyrektor Miejskiej Jednostki Opieki Oświaty, pani dyrektor Jana Pochałka. I w związku z tym chcielibyśmy, że tak powiem, ją oficjalnie pożegnać. Oddaję głos panu burmistrzowi. Pani przewodnicząca zapowiedziała, z jakiej okazji będzie moje krótkie wystąpienie. Pozwólcie państwo, że odczytam tutaj krótką taką laudację dla pani Joanny. Pani Joanna, czy ja mogę panią prosić tutaj, bo żebym, ja tuż przed sesją sprawdziłem, ile lat współpracujemy z panią Joanną. Okazało się, że objęła pani swoją funkcję dyrektora Miejskiej Jednostki Obsługi Oświaty we wrześniu 2006 roku, czyli 10 lat wspólnej pracy, ja myślę, że bardzo dobrej pracy dla szczecineckiej oświaty. Jak wyglądały szkoły przed 2006 rokiem, a jak wyglądają teraz, to każdy, kto ma coś do czynienia ze szkołami podstawowymi, ze szkołami gimnazjalnymi, z przedszkolami, a już nie mówię o żłobkach, których przedtem nie było, a teraz są. Każdy to widzi i oczywiście ocenia po swojemu, ale myślę, że trzeba mieć dużo złej woli, żeby oceniać to źle. Żeby już nie przedłużać, ja pozwólcie państwo, że odczytam to, co za chwileczkę wręczę tutaj pani Joannie, to właśnie laudację. Wielka szanowna pani dyrektor Joanna Pochałka. Po 42 latach aktywności zawodowej otwarcie pani na zasłużoną emeryturę. Wraz z pani odejściem kończy się również pewna epoka oświatowej historii naszego miasta. Przepraszam bardzo. Edukacyjną rzeczywistość poznała pani na wszelkich możliwych szczeblach zawodowej kariery. Była pani nauczycielem, muzealnikiem, starszym wizytatorem kuratorium oświaty, wykładowcą akademickim oraz popularyzatorem lokalnej historii. Przez ostatnie 10 lat kierowała pani Miejską Jednostką Obsługi Oświaty, dbając o właściwy rozwój lokalnego szkolnictwa. Pani zaangażowanie, troska oraz odpowiedzialność, z jaką podchodziła pani do swoich obowiązków, budzą największy szacunek i uznanie. To również dzięki pani szczecińska oświata bardzo pozytywnie postrzegana jest na edukacyjnej mapie naszego województwa. Za wszystko, co pani zrobiła na rzecz naszego miasta i regionu, jeszcze raz składam pani najserdeczniejsze podziękowanie i wyrazy szacunku, życząc przy okazji zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. To za chwileczkę, a tu proszę przyjąć ode mnie, od wszystkich pracowników Urzędu Miasta, mam nadzieję, że nie poprawnie, jeszcze raz oświadczę, to wielkie życzliwości od pana pani. Dziękuję bardzo. Znaczy nie ostatnie pożegnanie, tylko to jest drugie pożegnanie na emeryturę. W 2003 było pierwsze, kiedy odchodziłam z kuratorem, to jest drugie. Mam nadzieję, że nie będzie ostatniego pożegnania tak szybko i na to liczę. Chciałam podziękować przede wszystkim za współpracę panu burmistrzowi, państwu radnym, życzliwym mi, również wszystkim pracownikom Urzędu Miasta, bo mówili państwo, to ta praca wyglądała całkiem inaczej. To dzięki wam po prostu udało się tą oświatę wydźwignąć na tak wysoki poziom. Dziękuję bardzo i życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję. W sprawie wykonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok. Punkt czwarty, uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2016-2025. Punkt piąty, uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości Strzelnic. Punkt szósty, uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku nieruchomym lub ruchomym, wpisanym odrębnie do rejestru zabytków położonym lub znajdującym się na terenie miasta Szczecinek. Punkt 7. Uchwała w sprawie przekazania przez miasto Szczecinek w drodze darowizny na rzecz powiatu szczecineckiego prawa własności nieruchomości.
Punkt 8. Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia w trybie komunalizacji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Punkt 9. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność miasta Szczecinek. Punkt 10. Uchwała w sprawie zasad obciążenia nieruchomości stanowiących własność miasta Szczecinek z trudnością przesyłu. Punkt 11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Szczecinek o powierzeniu burmistrzowi miasta Szczecinek uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej wchodzących w skład mienia komunalnego. Punkt 12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 24/220/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piska 2 w Szczecinku. Punkt 13. Uchwała w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów uczniom i studentom za osiągnięcia w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych zamieszkałych na terenie miasta Szczecinek. Punkt 14. Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu miasta Szczecinek. Punkt 15. Uchwała w sprawie ponownej skargi pana Władysława Młyńskiego na działania burmistrza miasta Szczecinek. Punkt 16. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi pana Marcina Weksej. Punkt 17. Uchwała w sprawie rozpatrzenia wyzwania Bożeny Bołtysz i Stanisława Bołtysz. Punkt 18. Sprawozdanie burmistrza miasta Szczecinek. Punkt 19. Informacja przewodniczącej Rady Miasta Szczecinek. Punkt 20. Wnioski i zapytania Rady. Punkt 21. Zamknięcie sesji. Zanim przejdziemy do części uchwałodawczej, chciałbym zaproponować zmiany w porządku obrad polegającą na wprowadzeniu nowego punktu. W związku z tym, że kończy się w tym roku wieloletni program zagospodarowania mieszkaniowych zasoby miasta Szczecinek lata 2012-2016 i w związku z tym, że jest konieczność przygotowania się do kolejnej edycji programu, pan burmistrz poprosił o wprowadzenie kolejnego punktu pod tytułem informacja na temat gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Szczecinek. Proponuję, żeby to był punkt po części uchwałodawczej, czyli jako punkt 18 przed sprawozdaniem burmistrza miasta Szczecinek. Ponieważ jest to wniosek formalny, proszę o dwa głosy za, dwa głosy przeciw. Czy ktoś z panów radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem, za wprowadzeniem do porządku obrad punktu, który uzyskałby numerację 18 byłby, pod tytułem informacja na temat gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Szczecinek. Kto z panów radnych jest za wprowadzeniem tego punktu, proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie 17 osób za. Dziękuję. W związku z tym nie będę czytać jeszcze raz tutaj do porządku obrad, tylko po uchwale w sprawie rozpatrzenia wyzwania Bożeny Bołtysz i Stanisława Bołtysz będziemy mieli punkt 18. Informacja na temat gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Szczecinek. Punkt 19 to będzie sprawozdanie burmistrza miasta Szczecinek. Punkt 20 informacja przewodniczącej Rady Miasta Szczecinek. Punkt 21 wnioski zapytania Rady. I punkt 22 zamknięcie sesji. Przypominam o prośbie mojej co sesyjnej, żeby wyłączyć bądź wyciszyć telefony komórkowe i przechodzimy do punktu drugiego. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 maja 2016 roku oraz dnia 25 maja 2016 roku. Protokoły były wyłożone dla Państwa w Biurze Rady Miasta. Czy ktoś z Pan Radnych ma jakieś uwagi co do tego? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto z Panów Radnych jest za przyjęciem protokołu z sesji Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 maja 2016 roku? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie 17 osób za. Dziękuję. Kto z Panów Radnych jest za przyjęciem protokołu z sesji z dnia 25 maja 2016 roku? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie 17 osób za. Dziękuję. Przechodzimy do punktu trzeciego, uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok. Proszę o przedstawienie stanowiska komisji pana przewodniczącego Komisji Budżetowo-Ekonomicznej, pana Jerzego Tania. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, Komisja Budżetowo-Ekonomiczna Rady Miasta Szczecinek spotkała się na swoim posiedzeniu w dniu 22 czerwca. Obradowaliśmy nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok. I tak w załączniku numer 1. Proponuje się zwiększyć dochody budżetu miasta Szczecinek o kwotę 52 656 zł w następującym tytule. Zwiększyć o tę kwotę, czyli 52
656 zł. Planowane wpływy z organizacji 33. biegu ulicznego Maurya Fernanda Kosińskiego. No, brzmi to tak, jakby miał być to oczywiście dochód miasta, ale tak nie jest. Jako że OSIR nie jest zakładem budżetowym, sam nie może wprowadzić, przyjmować od sponsorów pieniędzy, musi to przejść przez budżet miasta. Stąd najpierw wprowadzamy te pieniądze do budżetu, a następnie na końcu załącznika numer 1 tę kwotę przeznaczamy na organizację imprez sportowych właśnie do środka sportu i rekreacji. Proponuje się zwiększyć wydatki budżetu miasta Szczecinek o kwotę 333 307 zł oraz pomniejszyć o 280 651, czyli zwiększyć o kwotę 52 656 w następujących tytułach. Zwiększyć o kwotę 13 tysięcy i przeznaczyć na budowę Zatoki Postojowej na ulicy Kołobrzeskiej. Są to wydatki Rady Osiedla Kuszamińska Kołobrzeska. Zmniejszyć łącznie o kwotę 30 tysięcy planowane środki na Rady Osiedli z podziałem na Radę Osiedla Kuszamińska Kołobrzeska kwota 18 615, Rada Osiedla Pilska Raciborki kwota 11 586 i Rada Osiedla Słowiańska Łuska kwota 450 zł. Proponuje się zmniejszyć o kwotę 250 tysięcy planowane środki na spłatę udzielonych poręczeń i gwarancji, zwiększyć o kwotę 100 tysięcy środki przeznaczyć na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa tunelu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 7, zwiększyć o kwotę 5081 zł i przeznaczyć na zakup ławek i stajaków na rowery. Są to wydatki Rady Osiedla Koszyńska-Kołobrzeska w kwocie 4631 oraz zakup ławki, są to wydatki Rady Osiedla Słowiańska-Łódzka kwota 450 zł. Proponuje się zwiększyć o kwotę 162 570 zł i te środki przeznaczyć na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą przygotowanie i zakończenie inwestycji dokumentacje projektowe, z czego kwota 150 tysięcy oraz na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa placu zabaw kwota 12 570. I to są wydatki Rady Osiedla Pilska Raciborki kwota 11 586 zł oraz Rady Osiedla Koszalińska Kołobrzeska kwota 984. W załączniku numer 2 w związku ze zmianami w załączniku numer 1 urealniono wydatki na następujące zadania inwestycyjne. Zbudowa tunelu lekkoatletycznego przez SP7, przygotowanie i zakończenie inwestycji, dokumentacje projektowe oraz budowa placów zabaw. Komisja przy 5 obecnych radnych, 3 głosami za i przy 2 wstrzymujących pozytywnie opiniuje obrady. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 3 osoby się wstrzymały, 14 osób za. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu 4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2016-2025. Ponownie proszę o przedstawienie stanowiska komisji pana przewodniczącego Jerzego Kania. Panie i panowie radni, jako że w pierwszym projekcie uchwały już przez nas przegłosowanym nastąpiła zmiana dotykająca kilku lat, a zatem musimy zmienić również wieloletnią prognozę finansową miasta Szczecinek. I tutaj w załączniku numer 2 dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia majątkowego budowa tunelu lekkoatletycznego przy SP7 i tutaj zwiększono limit zobowiązań na 2016 rok o wymienione przeze mnie 100 tysięcy złotych do kwoty 950 tysięcy złotych. Stąd łączny planowany limit zobowiązania na to przedsięwzięcie po uwzględnieniu zwiększenia wynosi 2 200 000 złotych. Komisja 3 głosami za, przy 2 wstrzymujących pozytywnie opiniuje pod obrady. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2016-2025? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 3 osoby wstrzymały się, 14 za. Przechodzimy do punktu 5. Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości Strzelnic. Ponownie proszę o przedstawienie stanowiska Komisji Budżetowo-Ekonomicznej i przewodniczącego pana Jerzego Kania.
Szanowni Państwo, w dniu 22 czerwca Komisja zajęła się projektem uchwały w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości Strzelnic i w paragrafie 1 podpunkt 1 zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części grunty zajęte na potrzeby prowadzenia strzelnic. W uzasadnieniu do projektu uchwały czytamy, iż w interesie społecznym leży wspieranie działalności prowadzonej przez różne podmioty, której celem jest szerzenie wiedzy, umiejętności obronnych w społeczeństwie ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży. Tym razem 5 głosami za, czyli całym kompletem pozytywnie zaopiniowaliśmy podobne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pana radny Marcin. Chciałem się zapytać pana przewodniczącego, bo rozumiem, że tą dyskusję poruszaliście na komisji. Dlaczego od razu chcę zaznaczyć, że jesteśmy za tym, żeby obniżać podatki i będziemy się cieszyli, jeżeli te podatki zostaną obniżone tutaj, jeśli chodzi o strzelnicę. Natomiast ja mam pytanie, dlaczego w tej uchwale powołujemy się na dyrektywy unijne. Według stanu prawnego i naszej konstytucji powinniśmy się powoływać na prawo polskie, które powinno ustawami przenosić prawa unijne. I chciałem się zapytać, dlaczego powołane tu są dyrektywy i w jaki sposób one nas, że tak powiem, bezpośrednio dotykają. Panu przewodniczący? Tutaj chciałem zaznaczyć, że rzeczywiście są przywołane ustawy dotyczące dyrektyw wspólnot europejskich. Natomiast sensem projektu tego uchwały jest to, że rozumiemy jakby wydatki ponoszone przez bractwo kurkowe na prowadzenie strzelnicy i to, że w wielu przypadkach robią to non profit, tak? Czy w zasadzie zawsze non profit. To jest sedno całej sprawy. Tutaj jakby cała kwestia dotycząca ulżenia ich działalności, tak żeby mogli tę działalność prowadzić, bo nie są w stanie wszystkiego zapłacić. Sądzę, że nie podlega jakby dyskusji. Natomiast jeżeli chcielibyśmy dokładniej, to możemy poprosić pana mecenasa. A tu o głos chciała, prosiła pani dyrektor Mucha, proszę. Proszę bardzo, mikrofon. Podstawą podjęcia tej uchwały jest ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Z momentem, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, nasze przepisy powinny być zgodne z przepisami Unii Europejskiej, ponieważ powołujemy się na ustawę, która jest zgodna z przepisami Unii Europejskiej, dlatego jest ten znacznik jedynka, że jest ta ustawa zgodna z przepisami Unii Europejskiej, co oznacza, że i nasza, to znaczy Państwa uchwała podjęta będzie zgodna nie tylko z przepisami polskimi, ale również z przepisami Unii Europejskiej. I tam we wszystkich naszych, proszę zwrócić uwagę, we wszystkich naszych ustawach podatkowych wszędzie są odnośniki do dyrektyw unijnych. Ustawa państwowa. My po prostu powołujemy się na ustawę, która ustawa jest kompatybilna z przepisami Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo za wyjaśnienia. Też jeszcze chciałbym zabrać głos. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości strzelnic? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Jednogłośnie 17 osób za. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 6. Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku nieruchomym lub ruchomym wpisanym odrębnie do rejestru zabytków położonym lub znajdującym się na terenie miasta Szczecin. Proszę o przedstawienie stanowiska komisji panią przewodniczącą Komisji Rozwoju Gospodarczego i Samorządności panią Edytę Wolnicz. Uchwała dotyczy zasad udzielania dotacji i rzeczywiście w tej uchwale te zasady są dość szczegółowo przedstawione. Ma ona na celu ujednolicenie procedur i sformalizowanie spraw związanych z dotacjami związanymi z zabytkami. To jest kilkanaście zabytków na terenie Szczecinka, z czego połowa należy do miasta Szczecina. 20 czerwca komisja obradowała w trzyosobowym składzie, 3 głosami za, rekomenduje udokumentowanie. Dziękuję bardzo, otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan radny Marcin Bezda. Ja mam pytanie do pani przewodniczącej komisji, pani Wojnicz. Ta komisja została, zawiadomienie o tej komisji dostałem w piątek
O godzinie mniej więcej 20, bo o tej porze dostałem dokumenty, mimo że były wysłane wcześniej, ale dopiero o tej porze dotarły do mnie. I mam do Pani takie pytanie. Komisja została zwołana na poniedziałek na 8:30. Ja wiem, że Pani pracuje w szkole i Pani może w każdej chwili wyjść i, że tak powiem, opuścić swoich uczniów, bo ktoś Pani weźmie zastępstwo, ale niestety inni radni mają ten problem, że mają różne zobowiązania. Ja akurat miałem odwiedziny z sądu i dostarczenie do mnie w poniedziałek tych dokumentów spowodowało, że w żaden sposób, w piątek tych dokumentów spowodowało, że w żaden sposób w poniedziałek nie byłem w stanie nawet zwrócić się do radców prawnych, którzy mieli się tam na tym ogólnie nastawić, żeby przyjechali godzinę później. Więc ja bym prosił, żeby następnym razem nie ogłaszać komisji mniej więcej, dla mojej informacji, nie licząc dni wolnych od pracy, z wyprzedzeniem 12-godzinnym, tylko żeby dać szansę radnym na uczestniczenie w tej komisji. Bo w tej chwili mam takie wrażenie, że z tej komisji po prostu umiejętnie mnie wyrugowano. I uważam, że taki był cel mojej nieobecności na tej komisji i specjalnie zrobienia tego tak, żeby w piątek o godzinie 20 dostać materiały, a w poniedziałek o 8:30 na poniedziałek o 8:30 zwołać komisję. Dziękuję. Panie radny, chciałbym Panu powiedzieć, że wszyscy radni, jeśli mnie zastrzegą inaczej, otrzymują materiały drogą e-mailową. W piątek Urząd Miasta kończy pracę o godzinie 13:30 i wszyscy radni mieliby możliwość uzyskania dokumentów drogą e-mailową. To, że Państwo dostajecie dodatkowo, ponieważ tak niektórzy z Was sobie zażyczyli, dokumenty drogą, wydrukowane dokumenty, to jest inna sprawa, tak? Nie ma obowiązku dostarczania dokumentacji drogą papierową wszystkim radnym. Żyjemy w XXI wieku, posiadanie e-maila i odczytywanie wiadomości mailowych nie jest niczym, że tak powiem, skomplikowanym i wydaje mi się, że jeśli Panu tak bardzo zależy na tym, żeby jak najszybciej te informacje otrzymać, to proszę zdecydować się na otrzymywanie materiałów drogą e-mailową. Najpierw oddam głos Pani Radnej Wojcik, później Pan Radny Marcin Olibecki. Ja dziękuję Panu za to, że Pan tak szczegółowo teraz to wyjaśnia i jakby uwagi przekazuję w tej chwili. Ja wcześniej takich uwag od Pana nie otrzymałam. Informuję Pana, że o komisji powinien Pan wiedzieć tydzień wcześniej, dlatego że ja ustalam komisję tydzień wcześniej. Trudno mi jest powiedzieć, kiedy Pan dostał informację. Natomiast wracając do tego, co Pan powiedział, że ja mogę się zwolnić z pracy i mogę puścić młodzież i tak dalej, i tak dalej. Proszę Pana, każdy z nas pracuje zawodowo. I wydaje mi się, że takie wycieczki związane z tym, co ja mogę, na co sobie mogę pozwolić, chyba są nie do końca w porządku. Jeżeli Pani się poczuła obrażona, to nie miałem takiego celu. Jak najbardziej, jeżeli tak Pani to odbiera, jak najbardziej przepraszam. Natomiast co do tej informacji, no niestety informację dostałem w piątek. Jestem chyba jedyną osobą, która nie zostawiła maila, bo ja chcę dostawać te informacje drogą pisemną w odpowiednio wczesnym czasie. Natomiast zostawiłem po prośbach Biura Rady Miasta na naprawdę pilne sprawy. Zostawiłem ten mail miesiąc temu, no, chyba nawet nie. Z tym, że ja jestem bardzo często w terenie i w tych warunkach nawet telefon zostawiam w aucie, bo w terenie się zdarzają różne wypadki i telefonu z sobą nie noszę. Po powrocie jestem w stanie odebrać dopiero w momencie, kiedy zaczynam z tego terenu wracać. Dlatego nie zostawiam maila, bo wiem, że jestem w stanie go nie odebrać z przyczyn ode mnie niezależnych, dlatego chciałbym te dokumenty. Ja rozumiem, że Pani tydzień wcześniej ogłosiła, tylko że materiał przyszły w piątek, a w poniedziałek była komisja. Ja nie wiem, czy to był taki cel, żebyśmy dyskusję dotyczącą wielu punktów, a uważam, że dyskusja na dzisiejszej sesji dotycząca naszej komisji będzie bardzo gorąca, żebyśmy przenosili na sesję Rady Miasta, ale jeżeli na tym zależy Waszemu ugrupowaniu, to proszę bardzo. Panie Radny, uważam, że Pana wszelkie te sformułowania są co najmniej na miejscu, tak? Nikt nie ma zamiaru Pana wykluczać z pracowania komisji i bardzo proszę tego typu insynuacje tutaj nie wprowadzać.
Pan radny Cyfrowicz. Pani Przewodnicząca, ja mam taką sugestię, że Pan Marcin Betka, Pan Radny Marcin Betka ma rację, że zgłosił ten problem, bo tak to nie może funkcjonować i ja się dziwię, że Pani zamiast powiedzieć, że okej, stało się, bo to się zawsze może zdać i powiedzieć przepraszamy, ale na przyszłość nie będziemy w ten sposób robili, to Pani tutaj nam wykłady daje na temat tego, że mamy warować przed mailem, bo może akurat przyjdzie mail i wtedy będziemy mogli i wtedy będziemy wiedzieli, że jest za dzień czy za dwa komisja. Panie Przewodniczący, ja myślę, że to jest bez sensu ta dyskusja. Tu w tym przypadku stało się jak stało, tak nie powinno być, ale przyjmujemy, że no, mogło coś się wydarzyć, ale proszę nie insynuować nam, że to jest normalna sprawa, że to jest standard. Dziękuję bardzo. Panie Radny, proszę, proponuję sprawdzić definicję słowa insynuacja. Proponuję, żebyśmy przeszli do merytorycznej dyskusji. Pan Radny, Pani Rana Edyna była wcześniej merytorycznie. Proszę. To znaczy ja chciałabym tylko się odnieść do tego, że tutaj my nie tworzymy żadnych problemów, tylko Pan Radny Betka tak szczegółowo o tym powiedział i zasugerował, że chcieliśmy, aby Pan Radny nie uczestniczył w tej komisji. A nie jest to oczywiście prawdą. I tylko tyle chciałam powiedzieć. Myślę, że warto już zakończyć dyskusję zupełnie niepotrzebną. Wróćmy do merytoryki. Pan Radny Marcin Betka, proszę. Ja chciałem jeszcze zwrócić uwagę już naprawdę końcowo. Ja polecam porozmawiać z Panem Radnym Paturą, który organizował ostatnią komisję telewizyjną i stać by było na to, żeby zadzwonić, zapytać się, czy ta godzina odpowiada wszystkim radnym, którzy na tej komisji się mają stawić. Nie stanowiło to żadnego problemu. Dziękuję. Panie Radny, czy Pan rozumie kolejne słowo merytoryka? Merytoryczna dyskusja, tak? Czy ktoś by chciał zabrać głos? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa był prawie za przyjęciem uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku nieruchomym lub ruchomym, wpisanym odrębnie do rejestru zabytków, położonym lub znajdującym się na terenie miasta Szczecina, proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jest przy jednej osobie wstrzymującej, 16 osób za. Mija okres, na który przyjęliśmy wieloletni program gospodarki mieszkaniowym zasobem miasta. Przypominam, że był to program na lata 2012-2016 i był zmieniany w lutym 2014 roku. Chciałbym Państwu, bo ponieważ nieuchronnie taki jest wymóg prawa, będziemy musieli jesienią tego roku przystąpić do opracowywania na kolejne 5 lat właśnie takiego wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta. Chciałbym Państwu przybliżyć to, co zostało zrobione i, że tak powiem, zaproponować pewne rozwiązanie, które myślę, że po obejrzeniu tego wszystkiego będziecie Państwo mieli czas te parę miesięcy jeszcze na przemyślenie tego, jak powinien ten bardzo ważny, taki strategiczny nasz dokument na kolejne lata wyglądać. Jeżeli chodzi o lokale socjalne, to tak jak tutaj jest napisane, w pierwszym kwartale 2009 roku spółka zasiedliła 62 lokale socjalne wybudowane na Polnej. To jest taki tutaj cały osiedle, który jest pokazane na tym lewym zdjęciu. Robiliśmy już ostatnie lokale TBS-u w 2009 roku na osiedlu Polna Kosińskiego i wybudowaliśmy lokale komunalne. W październiku 2009 roku były zakończone prace związane z przebudową budynku koszarowego na Kościuszki 59. Mogę dalej prosić? Spółka ZGM TBS zajmowała się inwestycjami nie tylko w zakresie budowy mieszkań komunalnych, ale i mieszkań socjalnych, mieszkań TBS-u, ale również wybudowała w standardzie jako deweloper budynki na tym osiedlu Polna Kosińskiego. Tutaj mamy to pokazane, jak te budynki oddane w 2011 roku wyglądają. Właściwie w dwóch latach kolejnych. Potem był robiony trzeci etap, przepraszam, można jeszcze cofnąć. Trzeci etap Polna Kosińskiego trwał do czerwca 2012 roku. Proszę bardzo dalej. Nie chcę tego przedłużać, tak tutaj
Kolejne inwestycje to jest przebudowa budynku koszarowego na budynek wielorodzinny, łącznie z garażami przy ulicy Polnej. I teraz chcę Państwu pokazać, myślę, że wiele osób, szczególnie mieszkańców Krzyżnika, sobie nie zdaje sprawy z tego, jak olbrzymie inwestycje zostały poczynione dzięki programowi, któryśmy wprowadzili, dopłat do wspólnot mieszkaniowych. Co roku przeznaczamy mniej więcej 500 tysięcy złotych na takie, bardzo proszę przeznaczamy około 500 tysięcy złotych, które zasilają budżety tych wspólnot mieszkaniowych. Dzięki temu one mogą zaciągać kredyty i remontować swoje budynki. To jest niesamowity przykład. Myślę, że naprawdę moglibyśmy to pokazywać w całej Polsce. Dzięki temu, żeśmy uzyskali to, że każda złotówka wydana na remonty budynków wspólnot wygenerowała 7 złotych, które zostały wydane przez wspólnoty. Zostało mnóstwo budynków wyremontowanych. O niektórych sobie w ogóle nie zdajemy sprawy, bo one są w miejscach, na których prawdopodobnie normalnie nie spacerujemy, nie przechodzimy, więc tutaj Państwu mniej więcej przypomnę kilka takich dokonań. Ja tutaj niestety tak mi dano ten ekran, że ja nie widzę podpisów. To są bohaterów. Po lewej stronie bohaterów Warszawy 44, Lipowa 57, proszę dalej. Ulica Kopernika, tak wyglądają remonty budynków w 2011 roku. Armii Krajowej 30-32, dalej. Toruńska, to są właśnie takie uliczki, które Państwo, którzy tam mieszkacie, to prawdopodobnie przechodzicie tam codziennie, natomiast wiele osób, które mieszkają w drugiej części miasta, prawdopodobnie sobie nie zdaje sprawy z tego, jak na przykład wyglądała Toruńska kiedyś, jak wygląda teraz. Proszę dalej. Ulica Kamienna, tak wyglądała przed remontem, tak wygląda po, to jest Kamienna 2. Wyszyńskiego 84, kolejny budynek z 2013 roku. I następne Winniczna 99AB, przed i po remoncie. Emilii Plater Limanowskiego, przed i po. I znowu mamy tutaj Emilii Plater i Limanowskiego 16. Ulica Wyszyńskiego 67. Niesamowite, jak te budynki, które wokół nich tam, koło nich przechodzimy i sobie nie zdajemy sprawy z tego, jakie są to piękne obiekty, jak one zyskują po tym remoncie. Znowu mamy tutaj Emilii Plater i ulicę Wojska Polskiego 1. Wyszyńskiego 74. Ulica Kaszubska, proszę zobaczyć, jak to wyglądało, jak wygląda w tej chwili. To są realizacje z 2014 roku. Plac Wolności, tutaj koło ratusza, wszyscy poznają ten budynek. No i ten taki półokrągły budynek na Armii Krajowej. Chełmińska 6-8. I dalej proszę. Chełmińska 19, przed i po remoncie. 18-20, Warszawska 1-3, znowu ulica Toruńska, w 2014 roku był wyremontowany budynek. Czy to nie jest tylko taki puls na elewacji, prawda? To są te modernizowane budynki, gdzie poddano rewitalizacji i ociepleniu ściany, ale też przebudowano kominy, przełożono dachy i tak dalej. Proszę dalej. Łódzka 70-73, to są chyba te budynki leśników. Zielona 3, proszę zobaczyć, jak pięknie wygląda budynek po remoncie, chociaż kolory piany inne, nawet już. Zaułek 1-6,
To jest typowe, prawda? Tutaj to, co widzimy, bardzo, bardzo piękne właśnie przykłady takie do dyskusji na temat kształtowania przestrzeni publicznej. I Kościuszki 10, jedna z piękniejszych kamienic chyba w Szczecinku. Toruńska 16-18, kolejny, nie wiem, to już 2015 rok. I znowu 2015 Armii Krajowej, 61-63. Szczecińska 4. Jest 28 lutego. Proszę bardzo, dalej. Bohaterów Stalingradu 5. Też piękna kamienica, prawda? Jak się patrzy na to zdjęcie po lewej stronie, to trudno było mówić, że to jest ładny budynek, a teraz widzimy te wszystkie detale architektoniczne wyciągnięte, jakie to jest śliczna kamienica. 28 lutego 56. Jeziorna, znowu przykład pięknej secesyjnej zabudowy. Wojska Polskiego 3. To już są remonty tegoroczne. 28 lutego 13-15, 28 lutego 13-15. Przed i po remoncie. I Słowiańska 4. Dworcowa też myślę, że wielu z Państwa sobie nie zauważyło tego nawet, prawda, że tak to zostało wyremontowane, bo jeżeli tam się nie chodzi o tej okolicy, to się tego nie widzi. To jest tutaj to, o czym mówiłem. To finansowanie jest coroczne. Corocznie Państwo w budżecie na szczęście pozwalacie na zabukowanie takich kwot. I tylko chcę pokazać właśnie, jak one się przekładają na ilość wyremontowanych budynków. Tutaj mamy tą ilość wspólnot, które zostały, że tak powiem, tutaj zasilone. Tym to 164 wspólnoty do tej pory. Na ten tylko rok mamy chyba 20, prawda, panie prezesie? 19 wspólnot do remontu. Tak. Prawie 5 milionów myśmy przekazali, 35 milionów zostało włożone w te budynki. Proszę bardzo, dalej. I tutaj jest to, o czym żeśmy wielokrotnie mówili, to jest również podłączanie budynków należących do ZGM-u, ale nie tylko do MEC-u, bo i również i wspólnoty, i budynki prywatne. Proszę bardzo, dalej. Tutaj mamy właśnie stawki, te pieniądze, które zostają w taki sposób tutaj wydatkowane. W 2014 roku 43 nieruchomości. To oczywiście ilość lokali jest dużo większa. Proszę bardzo, dalej. W 2015 58 nieruchomości, łącznie lokali 482, gdzie zmieniono sposób ogrzewania. Czyli tutaj ilość lokali ogółem 288, tak? To jest plan na najbliższe 2 lata skawki, jeżeli oczywiście ta kawka będzie ta ostatnia edycja będzie utrzymana, bo tego nie wiem. Teraz chciałem Państwu na koniec powiedzieć to, co chyba jest podstawą tutaj dzisiaj tej mojej prośby o pokazanie, jak wygląda gospodarowanie, bo to, że to jest słuszny kierunek, to chyba nikt tutaj tego nie będzie podważać. Ale ja chcę powiedzieć, że ten wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym miasta, on się sprowadza między innymi do tego, że my uchwalamy na wiele lat podwyżki czynszów. Te podwyżki, które są tak chętnie krytykowane przez opozycję, one oczywiście czemuś służyły, tak, i służą. One służą temu, żebyśmy dochodzili mniej więcej do 3% tak zwanej wartości odtworzeniowej mieszkania. Taka wojewoda zachodniopomorski co roku ogłasza, ile
województwie zachodniopomorskim w Szczecinie i poza Szczecinem, bo to są dwie liczby, ile wynosi taka wartość odtworzeniowa i ona w tej chwili wynosi mniej więcej 3560 zł, jeżeli chodzi o dane, które są tutaj podawane przez wojewodę. Myśmy w 2014 roku ustalili, że to nie jest sprawiedliwe dla mieszkańców Szczecinka, ponieważ wcale wartość odtworzeniowa w Szczecinku nie jest aż tak wysoka, że budowa, żeśmy zebrali tutaj od deweloperów przeróżnych dane, że w Szczecinku mniej więcej się buduje mieszkanie pod klucz za 3200 zł metr. I to, żeśmy przyjęli tą wartość naszą szczecinecką, jaką tą wartość odtworzeniową. I wszystkie opracowania, które dotyczą problemu czynszowego, mówią, że powinno się właśnie dążyć w mieszkaniach komunalnych do tego, żeby ten czynsz wynosił 3% wartości odtworzeniowej. Myśmy dzisiaj doszli do 2,7% wartości odtworzeniowej, jeżeli chodzi o wartość dla Szczecinka. Ja chciałem tutaj Państwu, to oczywiście absolutnie nie chcę tu jakiejkolwiek dyskusji dzisiaj prowokować, ja tylko sygnalizuję, że mnie się tak wydaje, że moglibyśmy w tym programie pięcioletnim zaznaczyć, że przynajmniej przez najbliższe 3 lata możemy ogłosić takie moratorium i zamrozić jakby te czynsze, to znaczy ich nie podnosić, ponieważ już dzisiaj widzimy, że te przy takich dopłatach, jakie stosujemy do ZGM-u, jeżeli coś się nie stanie w Polsce bardzo niekorzystnego i podobnie nie wzrośnie wartość odtworzeniowa budynków, znaczy 1 m² budowanego mieszkania, wydaje mi się, że nie wzrośnie, to moglibyśmy sobie pozwolić na to, żeby dać ludziom odetchnąć i żeby, że tak powiem, przez te 3 lata nie podnosić czynszów, tylko je zamrozić, ponieważ żeśmy wykonali olbrzymią już pracę i wydaje się, że jesteśmy w stanie, ja mówię o spółce tutaj, która w 100% jest spółką miasta, że możemy sobie pozwolić na to, żeby przy takich czynszach dalej prowadzić rozsądną, taką spokojną politykę mieszkaniową i gospodarować naszym zasobem w sposób racjonalny przy takich stawkach czynszu, jakie są. To tylko tak poddaję pod rozwagę. Ja poprosiłem o to, żeby to dzisiaj pokazać, dlatego że na zgromadzeniu, zwyczajnym zgromadzeniu wspólników, które kwituje pracę spółki za ostatni rok, otrzymaliśmy dane tutaj dokładne, jeżeli chodzi o wyniki spółki, wyniki finansowe, ale również właśnie pokazano te różnego rodzaju remonty i sam byłem zdziwiony, że tyle tych budynków zostało wyremontowanych. Oczywiście ich jest wyremontowanych zdecydowanie więcej niż to, co zostało pokazane. Ja po prostu pokazałem te zdjęcia, gdzie mieliśmy przed i po, prawda? I to jest takie spektakularne, ale tych budynków jest mnóstwo. Jeżeli tylko jeszcze zechciałby Pan Prezes powiedzieć, ile zostało wyremontowanych budynków z tego programu dopłat, mówię o wspólnotach, to byłbym wdzięczny i na tym zakończę. Uwzględniając również to, te 19 budynków, które zostały zakwalifikowane do tej 9 edycji, to już będzie ponad 160 budynków, 164 budynki. Także i dalej jest duże zainteresowanie, dlatego że teraz mieliśmy 26 wniosków, nie wszystkie wnioski po prostu uzyskały dofinansowanie, bo no, takie jest zainteresowanie, tak? W oparciu o te środki, którymi dysponujemy, te 19 projektów będzie, jest już robione. Tak, chcę powiedzieć, że tutaj żeśmy troszeczkę też przesunęli pieniędzy i tych pieniędzy jest trochę więcej niż tam 500 tysięcy, po to właśnie, żeby zaspokoić te 19, były tak dobre wnioski, szkoda było je odrzucać. Czasami jest tak, że z poprzedniego roku przechodzą pieniądze jakby na następny rok tutaj w ZGM-ie i to wszystko w zależności od tego, jak się wyrabiają wspólnoty, bo to zwykle są, przyznawane są pieniądze na przykład w 2016 roku, a część realizacji jest w 2017. Myślę, że naprawdę należy z jednej strony ten program podtrzymywać, a z drugiej strony zastanowić się nad tym, co Państwu powiedziałem, żeby ewentualnie zamrozić te czynsze na kilka lat, ponieważ wydaje nam się, że możemy tak zrobić. Oczywiście z tym zastrzeżeniem, że gdyby coś się działo no bardzo niepokojącego, to wrócimy do tematu. Zawsze możemy to regulować jeszcze w trakcie tych 5 lat. Tak żeśmy zrobili w 2014 roku, kiedy właśnie zwróciliśmy uwagę na to, że czynsze rosną
zbytnio, ponieważ bierzemy pod uwagę stawkę odtworzeniową dla innych miast niż Szczecinek, a w Szczecinku buduje się stosunkowo tanio, Kalmaj taniej niż w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, bardzo za informację. Przechodzimy do punktu 19. Sprawozdania z Burmistrza Miasta Szczecinek. Czy ktoś z Państwa Radnych ma pytania na naszego sprawozdania? Nie widzę. Punkt 20. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Szczecinek. Czy ktoś ma pytania? Nie widzę. Panie Radny, jakby Pan jeszcze chwilę został, to dwie takie ważne informacje chciałabym, jeśli mogę. W takim razie ja bym chciała Państwu dwie informacje przekazać. Pierwsza to mam prośbę do wszystkich przewodniczących komisji, żeby, ponieważ rzeczywiście bywa tak, że terminy komisji... Musicie w kierunku, który my proponujemy, czyli w kierunku naszego miasta. ZGM, założenie czynszów jest to dobry kierunek, aczkolwiek byśmy sugerowali, żeby pójść też nieco dalej i obniżyć te obecne czynsze, bo naprawdę ludzie koniec końcem nie mogą związać. Teraz tak, jeżeli chodzi o wnioski i zapytania. W Szczecinku mamy dość taką kuriozalną sytuację, że miasto konkuruje z przedsiębiorcami. Miasto konkuruje z przedsiębiorcami, z restauratorami, z hotelarzami, z producentami i firmami, które handlują przyczepami. A teraz ostatnio dowiedzieliśmy się, że komunikacja miejska będzie handlowała rowerami. Chciałbym przypomnieć, że w Szczecinku jest kilka firm, które właśnie prowadzą tego typu działalność. Prywatni przedsiębiorcy nie mają szansy konkurować z niezdrową konkurencją ze strony miasta, czy też spółek miejskich. Zwróćcie uwagę na to, że spółki miejskie prowadząc tego typu działalność mogą nawet przynosić straty, a i tak będzie to dotowane z budżetu miasta, czyli z naszych pieniędzy. Tak może przypomnę, że już 500 tysięcy złotych wydaliśmy na handel, znaczy my wydaliśmy jako budżet miasta, wydaliśmy na handel przyczepami. 800 tysięcy nas kosztuje utrzymanie zamku. Tego typu pomysły nie są dobrymi pomysłami, dlatego wnioskuję o to, aby skończyć z tego typu praktykami. Także apeluję o to, abyśmy po prostu przestali prowadzić działalność jako miasto, jako spółki, działalność, która konkuruje z przedsiębiorcami. Ani miasto, ani spółki miejskie nie są powołane do tego typu działalności. Dziękuję. Dziękuję. Czy tutaj Pan w bardzo taki charakterystyczny dla siebie sposób wrzucił do jednego worka różne tematy, prawda? Nie chcę od nowa rozmawiać dlaczego i tłumaczyłem to, czemu pomysł jednej ze spółek, czyli PGK-u na pośredniczenie w handlu maszynami budowlanymi, nie są przyczepy, tak? To jest przyczepa, to jest jedna setna tego, co tam było oferowane. Chodziło o maszyny rolnicze, o maszyny do pracy leśnej i tak dalej. Czyli na ten temat mówili, na temat dziesiątków zbiegów okoliczności niekorzystnych, dla których tutaj to się nie udawało. Nie jest to żadne konkurowanie, ponieważ PGK nie był, bo nie może być dealerem, tylko jest wyłącznie pośrednikiem poprzez swoje kontakty. I tyle. I na tym miał zarabiać i miała się zmniejszyć dopłata do PGK-u. Tak się nie stało i myśmy deklarowali, że będziemy tą działalność wygaszać. Natomiast wrzucenie do tego zamku jest po prostu nieuczciwe z Pana strony, ale wcale się nie dziwię, to nie pierwszy, nie ostatni raz, tak? Wie Pan doskonale, jakie były założenia i dlaczego zamek musiał stać się centrum konferencyjnym. Inaczej byśmy nie dostali pieniędzy unijnych. Ten zamek przysparza teraz, że tak powiem, chwały Szczecinkowi, a był zakałą taką, którą nikt nie wiedział, co zrobić. Podjęliśmy bardzo odważne decyzje. To nie były Pana decyzje, że Pan sobie może tam krytykować, tak? Ale to oczywiście były dobrze wydane pieniądze. Natomiast jeżeli chodzi o komunikację miejską, o której Pan mówi, to tam od lat, od samego początku powstania samorządu właściwie był w komunikacji miejskiej, był jeszcze mój poprzednik, prowadził taką działalność, żeby zdywersyfikować dochody.
to tam był sklep. Wcześniej tam jakieś sprzedawano samochody, już nie pamiętam, Fiata chyba. Potem była różna działalność, między innymi części samochodowe, części motocyklowe. W tej chwili głównie tam sprzedawane są motocykle i motorowery Rometu. I ta działalność ma zapewnić to, że ta powierzchnia będzie po prostu, która tam należy do komunikacji miejskiej, która będzie przynosiła zysk, a nie do niej się będzie dopłacało. Ja, jak pan te wszystkie swoje krytyczne wypowiedzi tutaj artykułuje, to zawsze proszę pamiętać o tym, że my mamy spółki, do których dopłacamy pieniądze. Z jednej strony musimy, że tak powiem, rozważnie tutaj rzeczywiście patrzeć na działalność gospodarczą tych spółek, ale z drugiej strony też musimy pamiętać, że wymagamy od prowadzących spółki, żeby dopłata do nich, a ta dopłata wynika w dużej mierze również z Państwa decyzji dotyczących, jeżeli chodzi na przykład o komunikację miejską, zwolnienia bardzo dużej grupy mieszkańców z opłat za przejazdy autobusami. W związku z tym, skoro do działalności tak zwanej podstawowej się dopłaca duże pieniądze, to należy wszystko zrobić, żeby ta dopłata była jak najmniejsza. I stąd taka działalność jak prowadzenie serwisu dla samochodów, jak prowadzenie stacji benzynowej, jak prowadzenie sklepu motoryzacyjnego. To są rzeczy, które mogą być wpisane w jakby tą działalność spółki komunikacja miejska i tak jest to prowadzone. Dzisiaj ten pomysł z tym Rometem wydaje się pomysłem dobrym i przynajmniej ten pierwszy miesiąc tutaj działalności, a jestem na Radzie Nadzorczej Komunikacji Miejskiej co miesiąc, on, że tak powiem, no, jest dosyć optymistyczny. Pokazuje, że ta działalność przynosi zyski, w przeciwieństwie do poprzedniej działalności, które niekoniecznie te zyski przynosiła. I oczywiście po odliczeniu nakładów, które poniesiono na adaptację pomieszczeń, to dosyć dobrze rokuje. Nie są to jakieś wielkie sumy, ale ja szczerze mówiąc nie przypominam sobie, żeby któryś sklep w Szczecinku sprzedawał motocykle Rometu. Ale być może nie mówię o motocyklach. No to dobrze, pan mówi o rowerach, ja mówię o motocyklach. Jeżeli może coś jeszcze pan prezes chce dodać, to bardzo proszę. Proszę bardzo, pan prezes. Tylko pragnę nadmienić to, że tak jak pan burmistrz powiedział wcześniej, państwo ustalają dopłaty dla spółki i musicie państwo wiedzieć, że spółka działa tak, jeżeli chodzi o księgowość spółki, że wszystkie wydatki na transport publiczny są rozgraniczone i bardzo mocno pilnujemy tego, aby te wydatki na transport publiczny nie były w jakikolwiek sposób, mieszały się ani nie zachodziły w jakikolwiek sposób z tą działalnością komercyjną spółki, która jest. Mamy jej w sumie dosyć dużo w różnych gruntach. To jest i stacja paliw, i serwis samochodów, myjnia przecież działa w dwojaki sposób. Jedno jest to, że miejemy nasze autobusy, a drugie to, że miejemy też i samochody osobowe, i samochody ciężarowe komercyjne. Ona też tak działa. Należałoby pamiętać o tym, że w momencie, gdybyśmy chcieli wypełniać w spółce tylko w sensie takim ścisłym transport publiczny, musimy od razu zwolnić połowę pracowników i państwo muszą dopłatę zwiększyć praktycznie dwukrotnie. Tak to mniej więcej wygląda. W tamtym roku zmniejszyła nam się ilość sprzedawanego paliwa, marża na paliwie. Do tego wprowadziliśmy darmowe przejazdy dla osób starszych i od razu dopłata musiała wzrosnąć 2 miliony 100 do 2 miliony 700. No, ta działalność komercyjna pozwala na to, żebyśmy mogli żeby te bilety były tańsze, żeby ludzie mogli po prostu taniej podróżować. Natomiast mówię, jeżeli chodzi o działalność komercyjną, to my bardzo pilnujemy tego, aby środki wydawane były w sposób przejrzysty i jasny, abyśmy mogli te dopłaty konstruować tylko na podstawie wydatków sensu stricte na tę działalność transportu publicznego. One nie mogą te pieniądze, które państwo tutaj ustalają, być kierowane na jakąkolwiek inną działalność. I tak to się w skrócie dzieje. Dziękuję bardzo, pan Radzicy Paweł. Jak to możemy w ten sposób, że generalnie chodzi o to, że miasto nie może, spółka miejska, do zadań spółki miejskich nie należy prowadzenie tego typu działalności, to jest raz. Tutaj panu burmistrzowi może powiem, że
nie chodzi o to, że zamek został odnowiony, że jesteśmy przeciwni, ale tam działalność powinna prowadzić firma prywatna. Ale ja widzę, że pan, panie burmistrzu, tego w ogóle nie rozumie, dlatego może zaproponuję, aby PGG otworzył w centrum Szczecinka firmową Biurogarnię Krakowskiej firmy Kredens. Może wtedy pan to zrozumie. Dziękuję. Panie radny, proszę sobie zadać. Pan radny Wicisław Krakowski. Panie radny, proszę. Pytanie do pana burmistrza. Chciałbym otrzymać informację dotyczącą wyciągu do nart wodnych. Jaka jest sytuacja? Czy ten wyciąg ruszy? Ruszył już? Bo to jest troszeczkę spóźnione technologicznym pytaniem. Ale chciałbym ewentualnie otrzymać informację, jak to się stało, że doszło do takiej tam nieprzewidzianej niespodzianki. Chciałem się, to było wyjaśniane w mediach szczecineckich, więc większość z państwa zna tą odpowiedź. Doszło do zerwania liny. Po zerwaniu liny stosunkowo nowej, bo ona miała całe 2 lata. Zostało to zgłoszone do serwisanta, do firmy Rixen niemieckiej, która właściwie jest autorem całego tego wyciągu do nart wodnych. Niezwykle kompetentna, niewątpliwie firma, tak, jedna z największych na świecie, jeżeli chodzi o budowanie wyciągów. Przyjechali serwisanci z Rixena, naprawili tą linę, po czym za każdym razem wtedy musi być odbiór przez tak zwany transportowy nadzór techniczny. Ten transportowy nadzór techniczny przyjechał i tej liny nie odebrał. Stwierdzili, że ona jest wadliwa, że oni ją tam jakimiś metodami nie ultradźwiękowymi oni ją badali i że ona nie rokuje tego, że będzie dalej po tej naprawie funkcjonowała. W związku z tym myśmy to zgłosili do firmy Rixen i jakby w protokole, którego jeszcze bardzo długo nie można było uzyskać od tego transportowego nadzoru technicznego, było napisane, że linę należy wymienić. W związku z tym myśmy wymienili linę, znaczy myśmy znowu to poszło do Rixena. Rixen przyjechał. Zależało nam bardzo na czasie, ponieważ zaczynał się sezon, to był jakoś początek maja. Czy tam, no nie, w kraju była piękna pogoda, tak? I bardzo zależało nam na tym, żeby to wszystko ruszyło. Oni specjalnie ściągnęli tego serwisanta z Paryża. Przyjechali z liną, myśmy po linę pojechali, znaczy myśmy to szlok to załatwił, tak? Pojechał po linę do Monachium, przywieźli tą linę, lina została wymieniona, wszystkie certyfikaty Rixen na to dał, ale lina się różniła od tej liny, która była poprzednia. Oni tłumaczyli, że oni takich lin tych starych już nie produkują, że to jest lina lepsza, tam miała jakieś tam 6 zwojów, tam ma 8, jest dużo wytrzymalsza i tak dalej i powinna być odebrana. No i zaczęła się kolumnia, tak, ten transportowy nadzór techniczny nie chciał tego odebrać. Coraz to nowe, jakby, a wszystko było gotowe, tak? Gotowe, naoliwione, przeszkoleni pracownicy, serwis, wszystko załatwione i kolejne. I zaczęła się tak naprawdę już poza naszymi, tutaj nad naszymi głowami, korespondencja między transportowym nadzorem technicznym a Rixenem. I ona niestety trwała tak długo i nie chcę już tego, że tak powiem, całej tutaj tej historii opowiadać. To trwało i co Rixen spełniał ich ten, to oni kolejne dokumenty żądali. No tak doszło do jakiejś takiej sytuacji, która no była dziwna, tak? Ja nie chcę jej komentować, ale naprawdę to no, bardzo dziwnie wyglądało, tak? Kazmaje, chcę powiedzieć, że myśmy w tym wyciągu, znaczy Szlot, który jest operatorem tego wyciągu, od momentu zmiany liny nawet jednej śrubki nie zmienili. Tam się nic się nie stało, czyli cały ten przestój wynikał na kompletowaniu kolejnych różnych dokumentów, certyfikatów, zobowiązań i tak dalej, jakichś tam regulaminów. Tak? I to no w końcu, że tak powiem, to zostało w dniu, kiedy było zakończenie roku szkolnego. Szczęśliwie transportowy nadzór techniczny odebrał ten wyciąg i on działa przez ostatni weekend już chodził i mam nadzieję, że będzie dalej działał. Według Rixena ta lina, którą wymieniono, jest liną najnowocześniejszą, jaką w ogóle na świecie jest dedykowana takim wyciągom jak ten szczecinecki i powinna przez 10 lat funkcjonować. No i tyle mam do powiedzenia. No, bardzo ubolewam na tym, że Szlot stracił znaczną część sezonu przez takie głupie przepychanki naprawdę, bo to no, gdyby jeszcze na podstawie tego, co Rixen twierdził, coś tam zostało w tym zmienione, tak, to bym się powiedział, no dobrze, zwrócili uwagę na jakąś nieprawidłowość. Nie, to były wyłącznie takie biurokratyczne przepychanki. No, myślę, że nie będziemy już do tego tematu więcej wracać. I
życzę to, żeby temu szlotowi, żeby nie miał żadnych tam awarii już na wyciągu przez najbliższy czas. Dziękuję. Pani Radna Grożna, proszę. Moje pytanie jest skierowane do pani dyrektor, pani Misty. Ponieważ w budżecie miasta na 2016 rok w transporcie i łączności w tym dziale jest taki punkt drugi. Remonty chodników, zjazdów, zatop i parkingów. I tam jest wymieniona ulica Jeziorna 3. Ja chciałam się spytać pani dyrektor, kiedy te inwestycje się tam rozpoczną. Dziękuję. Pani dyrektor, zapraszam. W tej chwili realizujemy te zadania, które są związane z wykonaniem w późniejszym w następstwie po tych robotach nakładek bitumicznych. Natomiast zagospodarowanie tego terenu przy Jeziornej 3, parking na Kołobrzeskiej oraz chodnik na ulicy Bukowej to są zadania, które rozpoczną się najwcześniej w miesiącu września. I tak są planowane wrzesień, październik. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mam pytanie do pana prezydenta PGK, pana Trzygadowskiego. W zeszłym roku od gospodarstw indywidualnych śmieci zostały odbierane w czasie, były odbierane w czasie wakacji, czy w czasie sezonowego co tydzień. Ja nie wiem, czy był to program pilotażowy, czy to był program tylko na zeszły rok. W tym roku śmieci są odbierane w gospodarstw indywidualnych co dwa tygodnie, tak? Nie chodzi o te śmieci organiczne. Czy nie byłoby warto powrócić do tego pomysłu z zeszłego roku i śmieci, czy nie powinno być odbierane co tydzień gospodarstw indywidualnych? Panie Radzie, musiałam powiedzieć, zanim oddam głos panu prezesowi, że to my jako rady ustaliliśmy termin naszego śmieci. Proszę bardzo, pan prezes Żmuda Przygotowski. No tak jak tutaj już pani przewodnicząca powiedziała, tak, my mamy zlecone zadanie przez Urząd Miasta i go wykonujemy zgodnie z harmonogramem. Pani dyrektor, chciałbym. Ja chcę dodać, że częstotliwość odbioru odpadów reguluje uchwała Rady Miasta, która określa zakres i sposób świadczenia usług w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ta uchwała została, nie pamiętam, czy koniec zeszłego roku, ale jakoś tak, została zmieniona i powróciliśmy do starej częstotliwości. Czyli tej, która obowiązywała w Nadmieście, gdzie w zasadzie odpady były odbierane co dwa tygodnie. Natomiast wprowadziliśmy w zeszłym roku, było tak, że odpady w okresie letnim odbierane były raz w tygodniu, było masę telefonów między innymi właśnie przede wszystkim od mieszkańców, którzy pytali się po co, bo nie będą wystawiać pustych pojemników. Zwiększało to koszty odbioru i dlatego została uchwała zmieniona tutaj przez radnych na tej sali. Pan burmistrz teraz. Ja chcę powiedzieć, że no, dokładnie jest tak, jak tutaj powiedział pan prezes i pani dyrektor. Natomiast mogę tylko powiedzieć, że zadeklarować, że my się temu przyjrzymy jeszcze dwa tygodnie. Jeżeli będą tego typu uwagi od mieszkańców, że to jest, że ta częstotliwość powinna wrócić, to będziemy próbowali tutaj wrócić do tego. To jest dosyć o tyle ciężkie, że my musimy wtedy aneksować umowę, więc musimy być tutaj zgodni z prawem. Wszystko dosyć ostrożnie robić, dlatego że ta umowa, której załącznikiem jest między innymi ta częstotliwość odbioru, no była specyfikacją istotnych warunków zamówienia do przetargu, który wygrał PGK, tak? Fakt, że był jedynym, który tutaj się zgłosił do przetargu, nie zmienia faktu, że aneksowanie, no, ono jest możliwe, tylko że jeszcze raz mówię, że trzeba cały ten aspekt prawny tutaj przeanalizować. Natomiast jeżeli rzeczywiście będzie takie, ponieważ ta oferta PGK w tym roku była dla nas korzystna, tak? Ona jest, no, dosyć, znaczy mniej płacimy pieniędzy, niż żeśmy płacili rok temu, więc jakby jest pewien tutaj zapas na to, żebyśmy za zwiększony odbiór śmieci zapłacili. Jeżeli oczywiście będą uwagi, że to co jest niewystarczające. To jest tak, że jedno,
dla jednych jest wystarczające, dla drugich nie, tak? Bo rzeczywiście tak było, jak mówi pani dyrektor Mista, no, że były, myśmy jakby zmienili myślenie o częstotliwości odbioru na skutek tego, że mieszkańcy mieli pretensje, że z ich jakby tego podatku się zbyt często odbiera śmieci, a to wcale nie jest aż tak często konieczne, bo oni co tydzień nie mają wypełnionych tych worków, tylko wystarczy w zupełności raz na dwa tygodnie. Inni mówią, jak jest gorąco, to śmierdzi i zagniewa i trzeba tam to częściej. No to jest, no tak, tak to jest. Ale jeszcze raz deklaruję, że spróbujemy do tego tematu wrócić, tak? Za dwa tygodnie panu dam odpowiedź, czy to będzie w tym roku analizowane, czy nie. Chwileczkę, pan radny Maciej Gotura, pan radny Jacek Powłowicz, pan radny Pawłuchwa, proszę. Przy okazji, jak jesteśmy przy utrzymaniu czystości w mieście, to zgłaszają się osoby do mnie, między innymi z ulicy Słowiańskiej, Sikorskiego, Cieślaka i tych pomniejszych uliczek, że starają się wypełniać nałożony na nich obowiązek i sprzątania po swoich psach. Natomiast jest problem z koszami. Jeżeli by była taka możliwość, to żeby zwiększyć liczbę koszy tych małych takich, które są zamieszczane na latarniach czy też na innych słupach w mieście, że po prostu właściciele psów mogli gdzieś te odchody swoich kupić i zgodnie z prawem pozostawić. Dziękuję. Pan radny Jacek Powłowicz, proszę. Jak wszyscy wiemy, jest planowany zakup nowych autobusów do komunikacji miejskiej. W czasie ostatniej sesji Rady Miasta tutaj pan burmistrz autorytatywnie zdecydował, że będą to autobusy elektryczne. Ja może przypomnę, że będą tam prawdopodobnie duże dofinansowania do zakupu tych autobusów, ale generalnie jest tam problem tego typu, że baterie tych akumulatorów co kilka lat trzeba wymieniać, a jest to żądy, a są to pieniądze dość znaczne, tak jakbyśmy praktycznie wymieniali cały tabor autobusów co kilka lat. Także nie sądzę, żeby stać było na to Szczecinek. Można powiedzieć, że jest to takie kłucze jajo, które no, może być zagrożeniem dla przyszłych budżetów naszego miasta. Ja przypuszczałem, że może pan burmistrz swoje stanowisko oparł na jakichś merytorycznych przesłankach i w związku z tym wysłałem do pana prezesa komunikacji miejskiej w Szczecinku prośbę, aby otrzymał z komunikacji analizę skutków ekonomicznych i opłacalności wymiany taboru autobusów typu diesel na autobusy elektryczne, no bo tego typu analizy są no, standardem w profesjonalnym zarządzaniu. No niestety otrzymałem informację, odpowiedź, że Rakusz nie zlecił wykonania takich analiz i takich analiz nie ma. Teraz moje pytanie do pana burmistrza. Na jakiej podstawie podejmuje pan tak ważne decyzje mające wpływ na przyszłe finanse naszego miasta? No nie wiem, czy może ma pan jakieś inne merytoryczne dokumenty, które ukrywa pan przed prezesem i przed nami? No czy też to są może pana takie prywatne wizje? Dziękuję. Panie burmistrzu, pan najpierw, czy pan prezes ma takie proszę. Może ja powiem dwa zdania na temat pytania w ramach dostępu do informacji publicznej, które pan zadał. To jest pytanie, które wymaga tak zwanej odpowiedzi przetworzonej i musiałaby komunikacja miejska na pana potrzeby taki dokument tworzyć. To, że nie ma takiej analizy w takiej formie, w jakiej pan prosił, jej nie ma na piśmie, nie znaczy, że decyzje są podejmowane z kapelusza na podstawie jakichś informacji z internetu. Komunikacja przygotowuje się od bardzo dawna do zakupu nowego taboru. Testowała jeden rodzaj autobusu, właściwie dwa chyba już w tej chwili. Na pewno Solarisa. Jest mowa o udostępnieniu kolejnych autobusów. Badany jest ilość kilometrów, jaką można na terenie Szczecinka przejechać przy jednym ładowaniu. Jest robiona różnego rodzaju kalkulacja, jak to wygląda i co jest opłacalne. Jeżeli chodzi o baterie, przyglądamy się innym przetargom, które są wykonywane w Polsce. Ostatni przetarg dla jednego z miast, chyba Jaworzna,
tak? Jaworzna pokazuje, że w specyfikacji oni zawarli wymóg gwarancji na 7 lat na akumulatory i taki wymóg został spełniony. Czyli pana mówienie o kilku latach świadczy o tym, że nie bardzo pan zna temat. Ale proszę pana, proszę mnie przeczytał, tak? Jeżeli chodzi o koszty, proszę pana, wymiany akumulatorów, to w tej chwili, mówię to po raz kolejny, ale pan słabo słucha, bo pan zwykle rozmawia z kimś, jak ja odpowiadam. Także ja już to mówiłem, że są symulacje, które są to dostępne, gdzie pan może sobie przeczytać, jak producenci uważają, że będzie wyglądała za 5-7 lat, jaki będzie koszt akumulatorów. On zakłada się, że powinien mniej więcej oscylować między 25-30% z tego, co jest dzisiaj. Czyli jeżeli dzisiaj rzeczywiście wymiana akumulatorów w autobusie, na przykład Solarisa, to jest wydatek rzędu 800-900 tysięcy złotych, to będzie kosztowało 1/4 tego. I w tym kontekście, biorąc pod uwagę, a to panu powinno najbardziej zależeć, żeby w Szczecinku jeździły autobusy jak najbardziej ekologiczne. Chyba nie ma pan co do tego złudzeń, że wymiana autobusów na Euro 6, a tak planuje większość miast, w których jest komunikacja miejska, tego typu autobusy nie tylko, że są droższe, ale one spalają więcej paliwa. Ja wiem, że pan tam, to niech pan te swoje miny tam sobie potem może po sesji zrobi. Panie przewodniczący, ja proszę, mówię, ale proszę pana. No, niech pan będzie łaskaw, nie przerywać. Ja rozumiem, że pan słucha tego wszystkiego ze zdziwieniem, ponieważ pan nie jest przygotowany do rozmowy. Ale jeszcze raz panu mówię, że autobusy, które większość miast planuje na nie wymienić, to są autobusy, które spalają więcej paliwa i ich eksploatacja jest droższa. Nam zależy na tym, żeby komunikacja miejska w Szczecinku była tańsza, nie droższa. Autobusy elektryczne to są najbardziej ekologiczne w tej chwili autobusy, jakie na świecie wymyślono. I dlatego uważam, że powinniśmy iść, między innymi dlatego, że mamy takie, a nie inne wyniki, między innymi jakości powietrza. Powinna nam zależeć na tym, żeby pylenie i tutaj ten niekorzystny wpływ transportu publicznego był jak najmniejszy. To jest całkowicie przemyślana, oparta na bardzo wielu danych decyzja i jest jeszcze taki aspekt, który też pan tego nie musi brać pod uwagę, ale ja muszę. Ilość pieniędzy, która jest w regionalnym programie operacyjnym przeznaczona na wymianę taboru, jest ograniczona. I wcześniej było tak, że wydawało się, że tylko dwa miasta będą konkurowały o te pieniądze niemałe, które zostały zabukowane, to znaczy Szczecinek i Wał. Dzisiaj dopuszczono również inne miasta, które są w tak zwanych ZIT-ach, czyli zarówno Szczecin, jak i Kołobrzeg, Koszalin będą stargach szczecińskich, będą mogły się starać o tą samą pulę pieniędzy. Żeby wymiana autobusów się opłacała, no musimy wymienić przynajmniej 10 autobusów. I zwiększa wielokrotnie nasze szanse to, że są to autobusy elektryczne, ponieważ one są notowane w tym rankingu najwyżej. Także wydaje się, że to jest bardzo racjonalna decyzja, dobra decyzja, ona jest przemyślana, a pan nie otrzymał dokumentu, o który pan prosił, dlatego że taki dokument trzeba by dla pana tworzyć. Musi pan wtedy udowodnić bardzo ważny interes publiczny, dla którego spółka ma przeznaczać swój czas na to, żeby taki dokument dla pana stworzyć. A przepraszam bardzo, ale na sali w tej chwili 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10 osób jest. W związku z tym nie mamy kworum. Ja uważam, że na koniec. Nie mamy kworum. Złożę wniosek o to, aby... Miasto z wizją PL. To dla was zmieniamy Szczecinek. www.miastozwizją.pl